Pawlowicz, jestem zniewolona. Roxie węgielarz podniosła Jury. Roxana Węgiel to jedna z artystek, które pojawiły się w finale programu Taniec z Gwiazdami. Tym razem będzie musiała zmierzyć się wraz z Anitą Sokołowską i Julią Maffasion Kuczyńską. Jednak 5 maja 2024 roku wokalistka pokazała, na co ją stać na parkiecie. Finał programu Taniec z Gwiazdami już dziś. Program Taniec z Gwiazdami dobiega końca. Oznacza to, że w niedzielę, 5 maja 2024 roku będziemy mieli okazję poznać zwycięzcę. O kryształową kulę wyjątkowo powalczą nie dwie, a aż trzy pary. W wiosennej edycji tanecznego show Polsat zaskakuje swoimi decyzjami. Na początku w pierwszym odcinku nie odpadła żadna gwiazda, ale w trzecim epizodzie pożegnaliśmy dwójkę uczestników. Roxana Węgiel zaskakuje w Tańcu z Gwiazdami. Roxana Węgiel to faworytka do zgarnięcia kryształowej kuli w programie Taniec z Gwiazdami. Wokalistka bije rekordy w punktacji od jurorów i ani razu nie stała wśród dwóch zagrożonych paragraf, jak padło w filmie przed ich pierwszym występem, aż 7 razy otrzymali maksymalną liczbę punktów od sędziów. Michał Kasim stwierdził, że niektórzy uważają, że jest to rekord formatu. Węgiel bardzo dobrze przygotowuje się do programów na żywo. Wiadomo, że ambitnie podchodzi do powierzonych jej zadań i nie lubi zostawiać spraw niedokończonych. Nie tylko Iwona Pawlowicz i jej koledzy z Jury zachwycają się tańcem zwyciężczyni Eurowizji Junior. Roxana nie tylko wygrywa Eurowizję Junior, ale również pomyliła programy. To Taniec z Gwiazdami, a nie taneczna Eurowizja, powiedział Krzysztof Ibisz w jednym z programów. Roxie Węgiel i Michał Kasin wykonali Paso Doble. Nadszedł czas na pierwszy taniec w wykonaniu Roxie Węgiel i Michała Kasina. Para powtórzyła swoje Paso Doble, które wykonali w trzecim odcinku programu Taniec z Gwiazdami. W tle słychać było utwór Gimme, Gimme, Gimme zespołu ABBA. Układ jak zwykle wzbudził olbrzymie emocje i wywołał w jurorach zachwyt. Cały stół sędziowski powstał, pokusił się nawet na metaforyczne komentarze powiązane z żywiołami. Krzysztof Ibisz tuż po występie nazwał wokalistkę znakiem jakości programu oraz brylantem naszej edycji. Jak ty tańczysz, ja cała drżę, dech mi zapiera w piersiach, ja jestem zniewolona. Drążysz pomału jak woda tę ścieżkę w naszych sercach, w moim jest rów mariański przez ciebie, skomentowała Iwona Pawlowicz. Tomasz Wygoda podkreślił, że Paso Doble wykonane w trzecim odcinku było momentem przełomowym dla Roxie Węgiel. Doszło do zderzenia płyt na dnie morza i oceanu, bo tam poszło tsunami, ten taniec się odblokował, podążał za metaforą wody. Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak podzielali zachwyt pozostałej dwójki jurorów. Ten ostatni stwierdził, że na parkiecie wydarzyła się burza i lawina emocji. Nie było zaskoczeniem, kiedy każdy z sędziów uniósł do góry tabliczkę z 10 punktami.